Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich. Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi. Audiobook do słuchania stworzył kanał YouTube Jak Katolik. Jezus rozpoczyna publiczne nauczanie. Jezus w miejscowości położonej przed Nazaretem. Następnego dnia widziałam cisnących się do Jezusa wielu ludzi, którzy obozując wzdłuż drogi, na niego czekali. Nie byli oni z nim w poprzedniej miejscowości, ale już go nieco wyprzedzili. Widziałam Jezusa, zbaczającego z nimi z drogi i zdążającego około trzy godziny po południu ku pewnej osadzie pasterskiej, która składała się zaledwie z kilku lekko zbudowanych chatek, w których mieszkali pasterze w czasie wypasu. Nie było tu kobiet. Pasterze wyszli na spotkanie Jezusa, widocznie wiedzieli o jego przybyciu od innych, którzy go uprzedzili. Podczas gdy jedna część z nich wyszła naprzeciw niemu, inni tymczasem nazabijali ptaków i rozpalili ogień dla przygotowania uczty. To wszystko odbywało się w publicznej gospodzie, ognisko było oddzielone ścianą, znajdowała się tam ławka z murawy dla wypoczynku, poręcz była upleciona i porosła trawą. Pasterze wprowadzili pana i jego uczniów, których było blisko dwudziestu i tyleż pasterzy. Wszyscy myli nogi, Jezus w osobnej miednicy zażądał nieco więcej wody i kazał jej nie wylewać. Gdy się już zabierano do uczty, zapytał Jezus pasterzy, zdradzających pewien niepokój, co ich tworzy i czy którego z nich nie brakuje. Na to wyznali, że są niespokojni, ponieważ mają wśród siebie dwóch ludzi, dokniętych trądem, obawiali się, czy nie jest to przypadkiem nieczysty trąd i że wskutek tego może by Jezus do nich nie przyszedł, dlatego ich ukryli. Wtedy rozkazał im Jezus przyprowadzić ich i posłał po nich swoich uczniów. Przybyli ci ludzie, każdy z nich przez dwie osoby prowadzony, owinięci od stóp do głów w prześcieradło, tak że ledwie się poruszali. Jezus dodał im otuchy, mówiąc, że trąd ten nie pochodzi od wewnątrz, lecz od zewnątrz przez zarażenie, co zrozumiałam w duchu w ten sposób, że oni zgrzeszyli nie ze złej woli, lecz zostali uwiedzeni. Kazał umyć ich w wodzie, w której umyte były jego nogi, a skoro tylko to zrobili, widziałam, jak skorupy z nich opadały i pozostały tylko blizny. Wodę wlano potem do osobnego dołu i przykryto ziemią. Jezus przykazał jeszcze surowo tym poczciwym ludziom nic nie mówić o swym wyzdrowieniu, aż wróci od chrztu. Potem miał naukę o janie, o chrzcie i rychłym przyjściu Mesjasza. Wtem zapytali go z całą prostotą, za kim właściwie mają iść, czy za nim to jest, za Jezusem czy też za Janem? Który z nich jest największy? A on im odpowiedział: Ten jest największy, który służy najuniżeniej i najpokorniej, kto się w miłości zniża jak najpokorniej, ten jest największy. Dalej zachęcał ich do przyjęcia chrztu. Mówił im zarazem o trudnościach w naśladowaniu go, a wreszcie odprawił wszystkich ze swego otoczenia oprócz pięciu uczniów naznaczywszy im poprzednio miejsce na puszczy, niedaleko od Jerycho, sądzę, że w okolicy Ofra, gdzie się mieli spotkać, Joachim miał tam wokoło pastwiska. Część z tych ludzi opuściła go zupełnie, inni poszli wprost do Jana, inni wpierw do domu, aby się przygotować na drogę do chrztu. Jezus z pięcioma uczniami szedł ku Nazaretowi, które stąd leżało nie więcej jak o godzinę drogi. Ale nie weszli do miasta. Zbliżyli się tylko doń od strony bramy, przez którą ku wschodowi prowadziła droga ku Morzu Galilejskiemu. Nazaret miało pięć bram. Może kwadrans drogi od miasta była stroma góra, skąd często strącano ludzi, a nawet Jezusa pewnego razu strącić chciano. U podnóża tej góry leżało kilka chatek. Jezus polecił pięciu uczniom, aby każdy z osobna sobie wyszukał gospodę, sam zaś udał się także do jednej chaty na spoczynek. Dostali wody do umycia nóg, trochę chleba i miejsce do spania. Dobra Anny leżały na wschód od Nazaretu. Pasterze także piekli sobie chleb w popiele. Mieli oni wykopaną, niemurowaną studnię. Jezus u eseńczyka Eliuda. Dolina, przez którą szedł Jezus w nocy z Tabor, nazywała się Edron, a pole pastorskie z synagogą, gdzie faryzeusze z Nazaretu szydzili z Jezusa, miało nazwę Kimki. Ludzie, u których zamieszkał Jezus wraz z pięcioma uczniami, niedaleko Nazaret, byli Esenczykami i sprzyjali świętej rodzinie. Byli tam mężczyźni i kilka kobiet, a mieszkali osobno, nie połączeni związkiem małżeńskim, w sklepieniach jakiegoś starego, rozsypanego w gruzy budynku. Przy mieszkaniu mieli małe ogródki, mężczyźni ubierali się w długie, białe suknie, a kobiety w płaszcze. Zwykle mieszkali w dolinie Zabulon, obok zamku Heroda. Lecz z przychylności do Świętej Rodziny przenieśli się dotąd. Jezus zamieszkał u Sędziwego, poważnego starca z długą brodą, imieniem Eliut. Był on wdowcem i miał córkę jedynaczkę przy sobie, która go pielęgnowała. Był to bratanek Zachariasza. Ludzie ci żyli tu w odosobnieniu, chodzili tylko do synagogi w Nazarecie. Do rodziny Świętej byli bardzo przywiązani i im to powierzyła Maryja przy swoim udaniu się w drogę staranie o jej domy. Rano udało się pięciu uczniów Jezusa do Nazaretu, by odwiedzić krewnych i znajomych i być w szkole. Jezus sam pozostał u Eliuda, odprawił z nim wspólne modlitwy i rozmawiał o wielu poufnych sprawach. Ten pojedynczy, pobożny mąż świadom był wielu tajemnic. W domu Maryi znajdowały się oprócz niej cztery kobiety: siostrzenica jej, Maria Kleofe, ciotka Anny, mieszkającej przy świątyni a krewna Symeona, Joanna Husa, Maria. Matka Jana Marka i wdowa Lea. Weroniki i żony Piotra, którą widziałam niedawno, nie było tutaj. Rano odwiedziła Jezusa Najświętsza Panna z Marią Kleofę. Jezus podał swej matce rękę na przywitanie. Zachowanie się jego względem w niej było pełne miłości, jednak nacechowane powagą i spokojem. Pełna troski o niego prosiła go Najświętsza Panna, aby nie szedł do Nazaret, bo panuje tam wielkie przeciw niemu rozgoryczenie, a sprawcami tego są faryzeusze nazarejscy, którzy, słysząc mowy jego w synagodze w Kimki, wzbudzili od nowa niechęć przeciw niemu. Jezus przyrzekł jej, że poczeka na przybycie Rzeszy, mającej się chrzcić u Jana i że wtedy dopiero z nimi pójdzie przez Nazaret. O tym i wielu innych rzeczach rozmawiał z nią tego dnia, między innymi powiedział jej, że trzy razy pójdzie na święto Paschy do Jeruzalem i że ostatnim razem dozna Maryja wiele smutku. Wiele jeszcze innych tajemnic wyjawił jej, lecz już wyszły mi one z pamięci. Maria Cleofe, nadobna, stateczna niewiasta, rozmawiała także tego dnia z Jezusem i prosiła go, aby przyjął jej pięciu synów za swych uczniów. Jeden z nich, jak mówiła, jest pisarzem, albo raczej rozjemcą, a nazywa się Szymon, dwaj drudzy, Jakub Młodszy i Judas Tadeusz, są rybakami, są to synowie z pierwszego jej małżeństwa z Alfeuszem. Po tym pierwszym mężu ma również pasierba Mateusza, który będąc celnikiem, wiele jej zgryzoty sprawia. Z drugiego małżeństwa ze sobą miała jednego syna, Józefa Barsabę, również trudniącego się rybołówstwem. Wreszcie z trzecim mężem, rybakiem Jonaszem, ma chłopca Symeona. Jezus pocieszał ją, że oni przyjdą do niego, a co się tyczy Mateusza, który, idąc z Sydonu, był już w drodze u niego, zapewniał ją, że ten może być jeszcze najgorliwszym jego uczniem. Najświętsza panna wróciła z Nazaretu z kilku krewnymi do swego mieszkania w kafarnaum. W tym celu przybyło po nią kilka sług z jucznymi osłami, aby na nie popakować sprzęty i naczynia, które pozostały ostatnim razem w Nazarecie. Wszystko spakowano w skrzynie, plecione złyka, lub kory drzewnej i obiuczono tym osły. Dom Maryi w Nazarecie wyglądał podczas jej nieobecności jak ozdobna kapliczka. Ognisko wydawało się ołtarzem. Na ognisku postawiono skrzynkę a w niej wazonik z pięknym kwiatkiem. Po jej odjeździe zamieszkają dom ten Essenczycy. Rozmowy Jezusa z Essenczykiem Eliudem o tajemnicach starego przymierza i o najświętszym wcieleniu. Przez cały dzień prowadził Jezus z Eliudem poufne rozmowy. Na zapytania Eliuda, jakim jest jego posłannictwo, podał mu Jezus wiele objaśnień. Wyznał mu, że jest Mesjaszem, opowiadał mu o wszystkich swych przodkach po matce i o misterium arki przymierza. Z rozmowy tej dowiedziałam się, że tajemnica ta już przed potopem dostała się do Arki Przymierza i że od czasu do czasu Bóg odejmował ją ludziom i znowu przywracał. Maryja, jak mówił Jezus, stała się ze swym przyjściem na świat arką Przymierza tej tajemnicy. Podczas rozmowy wydobywał Eliut rozmaite swoje pisma, wyszukiwał odpowiednie ustępy z proroków, a Jezus mu je objaśniał. Następnie zapytał Eliut Jezusa: Dlaczego wcześniej nie przyszedł na świat? Na co mu Jezus odrzekł? Mogłem się narodzić tylko z takiej kobiety, która byłaby poczętą w ten sposób, jak odbywałoby się było poczęcie ludzi, gdyby nie było upadku pierworodnego, a ponieważ do czasu Joachima i Anny nie było tak zacnej i cnotliwej pary małżeńskiej, więc też dlatego nie przyszedłem prędzej na świat. W ten sposób pouczał Jezus Eliuda i wskazywał mu różne trudności i przeszkody, niedozwalające na wcześniejsze odkupienie ludzkości. Słyszałam także wiele o historii Arki Przymierza. Gdy raz wpadła arka w ręce nieprzyjaciół, kapłani wyjęli z niej ową tajemnicę, jak to zwykli byli robić w razie każdego niebezpieczeństwa, jednak za samo znieważenie naczynia, które zawierało taką świętość, ponieśli zasłużoną karę i musieli arkę zwrócić. Pokolenie, które Mojżesz przeznaczył do strzeżenia Arki, istniało aż do czasów Heroda. Przy uprowadzeniu Żydów do niewoli babilońskiej, kazał Jeremiasz ukryć obok innych rzeczy i Arkę na górze Synaj. Jednak w ten czas nie było już w niej tej świętej tajemnicy. Arka zginęła od tego czasu na zawsze. Na jej wzór zrobiono drugą, lecz brakło w niej już niektórych rzeczy. Różczka Arona i część tajemnicy były na górze Choreb, w posiadaniu Esseńczyków. Sakrament błogosławieństwa odnalazł się znowu, choć nie wiem, przez którego kapłana. Ogień święty przechowany był w miejscu, gdzie później był staw Betesda. Wszystko to, co Jezus mówił Eliudowi, albo widziałam w obrazach, albo słyszałam tylko, lecz nie wszystko utkwiło mi w pamięci. Mówił dalej Jezus, że ciało przyjął z błogosławionego nasienia, które Bóg przed upadkiem odjął Adamowi. Aby cały naród wziął udział w przygotowaniu dzieła odkupienia, musiało to nasienie przechodzić przez wiele pokoleń, często odejmował je Bóg, odwracając światło swej łaski od ludzi. Widziałam podczas tego opowiadania wszystkich przodków Jezusa. Przechodzenie tego błogosławionego nasienia na pierworodnych za pomocą czynności sakramentalnej. Jedzenie i picie ze świętego Kubka, który dał anioł Abrahamowi, obiecując mu narodziny Izaaka, było niejako typem najświętszego sakramentu nowego przymierza i przygotowaniem do przyjmowania w przyszłości ciała i krwi Mesjasza. Przodkowie Jezusa przyjmowali tamten sakrament, aby przyczynić się do uczłowieczenia Boga, a Jezus uczynił swe ciało i krew, przyjęte od przodków, sakramentem wyższym. Mającym służyć do połączenia ludzi z Bogiem. Rozmawiał jeszcze Jezus z Eliudem o świętości Anny i Joachima, jak również o nadprzyrodzonym poczęciu się Maryi pod Złotą Bramą. Mówił mu, że nie jest poczęty z Józefa, lecz że ciało swe przyjął z Maryi, która znowu powstała z tego czystego błogosławieństwa, które Bóg odjął Adamowi przed upadkiem jego, które następnie z Abrahama przeszło na Józefa w Egipcie, od niego dostało się do Arki Przymierza. A z niej cudownym sposobem przeszło do Joachima i Anny. Mówił, że dla odkupienia ludzkości przyjął naturę ludzką ze wszystkimi jej słabościami i skutkiem tego odczuwa wszystko, jak każdy zwyczajny człowiek. Jak wąż Mojżesza na puszczy, tak on będzie wywyższony na górze Kalwarii, gdzie spoczywają zwłoki pierwszego człowieka. Przepowiedział dalej, jak smutnym będzie jego los, i jak niewdzięcznymi okażą się ludzie względem niego. Od czasu do czasu zapytywał Eliot o niektóre rzeczy w sposób prosty i szczery, widać było jednak, że lepiej wszystko rozumie niż apostołowie początkowo, umysł jego pojmował dobrze słyszane rzeczy, tego tylko nie mógł zrozumieć, co miało później nastąpić. Zapytał więc Jezusa, gdzie obierze siedzibę swego przyszłego królestwa, czy w Jerozolimie, czy w Jerycho, czy w Engaddi? Na to rzekł Jezus, że tam jest jego królestwo, gdzie on sam jest, bo nie jest to żadne królestwo światowe. W dalszym ciągu opowiadał Eliut Jezusowi o jego matce, a chociaż Jezusowi było to wszystko znanym, jednak słuchał tego łaskawie. Opowiadał także Eliut o Joachimie i Annie, o życiu i śmierci Anny. W tym miejscu objaśnił go Jezus, że nie było kobiety czystszej jak Anna, a że o śmierci Joachima jeszcze dwa razy za mąż wyszła, stało się na wyraźny rozkaz Boga, oznaczona liczba potomków tego szczepu musiała być dopełniona. Gdy Eliut opowiadał o śmierci Anny, Ujrzałam przed sobą obraz jej śmierci. Anna leżała na wywyższonym posłaniu w tylnej komnacie swego wielkiego domu, rozprawiała żywo i wcale nie wyglądała na umierającą. Widziałam, jak udzielała błogosławieństwa małym córkom i domownikom zgromadzonym w przedpokoju. Maryja stała w głowach jej łóżka, a Jezus u Następnie pobłogosławiła Maryję i prosiła o błogosławieństwo Jezusa, który wyglądał już na dorosłego i miał lekki zarost. Potem mówiła coś jeszcze rozradowana. Wtem spojrzała w górę, zbladła jak śnieg, a krople potu wstąpiły na jej czoło. Zawołałam, umiera. Umiera. I chciałam chwycić ją w swoje objęcia, w tym zdało mi się, że umierająca rzeczywiście przybliża się ku mnie i pada w moje objęcia i jeszcze po ocknięciu się zdawało mi się, że ją trzymam. Eliud opowiadał jeszcze wiele o cnotliwym życiu Maryi w świątyni, a wszystko to przedstawiało mi się w obrazach. Nauczycielka jej, Noemi, była krewną łazarza. Była to kobieta około pięćdziesięcioletnia, i pochodziła również jak wszystkie inne w świątyni służące kobiety z Essenczyków. Widziałam, jak Maryja uczyła się u niej robót ręcznych i towarzyszyła jej zawsze, gdy ta czyściła naczynia i sprzęty z krwi ofiarnej, rozdzielała pewne części mięsa ofiarnego i przygotowywała z nich pokarm dla kapłanów i kobiet służących gdyż to stanowiło po części ich pożywienie. Zachariasz odwiedzał Maryję, ilekroć miał służbę w świątyni, a i Symeon znał ją dobrze. Tak przesuwało mi się przed oczyma jej pokorne, bogobojne życie w świątyni, zupełnie tak samo, jak to Eliud opowiadał Panu. Rozmawiali również o poczęciu Chrystusa. Eliud opowiadał o odwiedzinach Maryi u Elżbiety i w jaki sposób Maryja znalazła tam studnie. To także widziałam. Najświętsza panna udała się z Elżbietą, Zachariaszem i Józefem do niewielkiej posiadłości Zachariasza, gdzie nie było wody. Najświętsza panna wyprzedziła innych, uklęknąwszy przed ogrodem, modliła się gorąco, następnie uderzyła laseczką trzymaną w ręku o ziemię, z której natychmiast wytrysła woda, opływając mały pagórek. Na to nadeszli Zachariasz i Józef, skopali pagórek, usunęli łopatami ziemię, wydobywająca się woda utworzyła sobie jamę i tak powstała piękna studnia. Zachariasz mieszkał o pięć godzin drogi od Jeruzalem w kierunku południowo-zachodnim. Tak schodził czas Jezusowi i Eliudowi na wzajemnych poufnych rozmowach, przepłatanych modlitwami. Eliud poważał wysoko Jezusa, ale traktował go po synowsku, a ugaszczał z radością, jak człowieka wybranego. Córka Eliuda nie mieszkała w tym samym domu, lecz w osobnej grocie. Wszystkich Esenczyków mieszkających przy górze, było około dwudziestu kobiety, w liczbie pięć lub sześć mieszkały razem, oddzielnie od mężczyzn. Ludzie ci uważali Eliuda za swego zwierzchnika i codziennie schodzili się do niego na modlitwę. Jezus jadał z nim wspólnie chleb, owoce, miód i ryby, lecz w bardzo małej ilości. Ludzie ci trudnili się po największej części tkactwem i ogrodnictwem. Góra, u stóp której mieszkali Esseńczycy, była najwyższym szczytem pasma górskiego, przy którym wznosił się Nazaret, a oddzielona była od miasta tylko doliną. Z przeciwnej strony spadał stromo na dół stok góry. Urwisko porosłe było zielem i winem, a na dole leżały gruzy, odpadki i kości. Z tej to skały chcieli później faryzeusze strącić Jezusa. Dom Maryi leżał w przedniej części miasta przy pagórku, tak, że tylna część domu tworzyła niejako sklepienie w wzgórzu, całość jednak ponad wzgórze wystawała. Z drugiej strony pagórka znajdowały się inne mieszkania. Maryja i podróżujące z nią niewiasty przybyły w towarzystwie Kolai, syna Lej, do Kafarnaum, gdzie był dom Maryi. Przyjaciółki jej z okolicy wyszły jej naprzeciwko. Mieszkanie Maryi było własnością męża, nazwiskiem Lewi który mieszkał obok w wielkim domu. Mieszkanie to wynajmowała rodzina Piotra od Lewiego i oddawała je do użytku świętej rodzinie, Piotr bowiem i Andrzej znali dobrze świętą rodzinę i przedtem i przez Jana Chrzciciela, którego byli uczniami. Do mieszkania tego przytykało wiele budynków, gdzie mogli przemieszkiwać uczniowie lub krewni, z którego to powodu zostało najpewniej zamieszkanie świętej rodzinie ofiarowane. Maria Kleofę miała przy sobie najmłodszego syna, Symeona, liczącego zaledwie kilka lat. Około wieczora udał się Jezus wraz z Eliudem do Nazaret. Przed murami miasta, gdzie Józef miał swą pracownię ciesielską, mieszkało wiele poczciwych, ubogich znajomych Józefa, a niektórzy z ich synów razem z Jezusem wzrośli. Do nich to zaprowadził Eliud Jezusa. Poczęstowano gości kawałkiem chleba i kubkiem świeżej wody. Woda w Nazarecie odznaczała się szczególnie dobrym smakiem. Widziałam, jak Jezus siedział z tymi ludźmi na ziemi i zachęcał ich, aby się od Jana dali ochrzcić. Lecz oni otaczali Jezusa z pewną bojaźnią, dziwiąc się, skąd ten, którego znali przedtem jako sobie równego, a którego teraz Eliot, wielce przez nich szanowany, tak usilnie im polecał, ma prawo zachęcać ich do ochrzczenia się. Słyszeli wprawdzie o mającym przyjść Mesjaszu, lecz ani przez myśl im nie przeszło, że może to właśnie Jezus jest tym Mesjaszem.